Podwyższamy windę? Podwyższamy windę, żeby nas lepiej widział. Śmiesznie to jest z tym podwyższeniem, ale ciul. Dobra, patrzcie, to jest taki bardzo fajny motyw. Bardzo fajny motyw na dwóch strunach. Strunach. Bardzo fajny riff, który mógłby być równocześnie, nie wiem, intrem. Raz, dwa, trzy. Tyrym, tym, tym, tyry, tym, tym, tydy, tym, 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 tyrym, tym, tym, git. Jak najbardziej mógł być intrem, mógł być też zwrotką, no refrenem powiedzmy w ostateczności też można było jakiś, jeżeli byśmy zastosowali jakiś taki nietypową konstrukcję utworu. Także tak, no to trochę mogło was też, ciężkość tego riffu też jest dość fajnie uzyskana dzięki temu, że mam strunę siódmą B. Zagram wam, jak to będzie u was brzmiało na gitarach sześciostrunowych. Też będzie brzmiało bardzo fajnie. Pozwolę sobie obniżyć bardzo ładnie ten nasz statyw. O, dobra, czyli teraz zagram jeszcze raz to, co było na początku, na najgrubszej. Teraz na szóstej strunie. Jeszcze raz. Dobra, czyli popatrzcie, tu wam pokażę w sumie na razie dwa takie zarąbiste motywy. Jeden motyw to jest taki, gdzie stosujemy ten sam riff, dokładnie tą samą konstrukcję riffu, tylko że na innych strunach. Zauważyliście taką zmianę tonacji, bo tu zmieniamy od razu też tonację. I o, ta kurde, coś tak się rozmaica. No bo jakbym grał w kółko to samo. No to byłoby trochę nudno, no nie, wypadałoby coś jeszcze dodać. A tutaj przeszedłem z najgrubszych do, przepraszam, no tak, z szóstej i piątej przeszedłem do z szóstej i siódmej. Załóżmy teraz bym spróbował to zrobić, zaczynam riff na przykład na piątej i czwartej, czyli na E i na A i D i przechodzę później na A i E. Też brzmi bardzo, bardzo zacnie, brzmi bardzo fajnie, tak się trochę rozpędza, no nie? Ja grałem najpierw na tych cieńszych, później na grubszych. No może nie ma co stosować trzech progów, czyli na cienkich, grubszych i najgrubszych, to może też, no ktoś by pomyślał, no kurde, nie mieli pomysłu, to grali, prawda, zmieniali tylko struny. Ale oczywiście zależy wszystko od waszej interpretacji, od waszego po prostu, waszego flow, waszego rytmu, Ale dobra, czyli tak, to jest jedna rzecz, prawda? Zmieniamy sobie struny z grubych na cienkie, albo cienkie na grube. Fajniej brzmi jak z cieńszych na grubsze, bo wtedy taki jest taki klimat, że najpierw zaczynamy od takiego lekkiego, a później... Drugi motyw, który tu chciałem wam pokazać akurat w tym filmie, w tym riffie, to jest to, że dźwięki puszczone i dźwięki stłumione. Popatrzcie, na przykład zaczynam ten motyw. Zaczynam to grać na dźwiękach stłumionych, zwykle w ten sposób to się... Nie, przepraszam, na dźwiękach puszczonych. Zresztą zobaczcie sobie sami, możemy... Zagram i tak. Struna z... No dobra, tak jakbyście wymieli, czyli nie używam mojej najgrubszej. Nie używam najgrubszej, nie świrujemy. Dobra, czyli byłoby coś takiego.
przerwy, bo teraz nie będzie efektu. Dobra, zagram jeszcze raz. A później stłumione. Dobra, teraz spróbujemy na odwrót zrobić. Zobaczymy, czy też to będzie miało taki efekt, taki o kurde, tak się coś tam dzieje. Bo zwykle jak są puszczone, to jest takie jakieś takie luźne są motywy perkusyjne, a jak już mamy tłumione, to już wtedy perkusja wchodzi jakby w takim już takim stricte, na przykład stricte zwrotkowym motywie, no nie? Dobra, teraz spróbujmy zrobić, ała. Spróbujmy teraz zrobić, że gramy najpierw stłumione. Nie ten motyw. Trzeba przyznać, że ten motyw ma ciekawe rozwiązanie, nie? Ciekawie brzmi. Puszczone, stłumione, fajnie brzmi. Stłumione, puszczone. Dobrze to mówię? Najpierw mamy... Tak, najpierw mamy puszczone, wybrzmiewające i później przytłumione, takie tu. Takie krótkie, no to fajnie brzmi, ale na odwrót też brzmiało, kurde, zarąbiście. Więc teraz, no, które byście zastosowali, to już jest teraz wasza decyzja i wasz pomysł, no nie? Oczywiście tutaj jeszcze jest ten motyw, że ja grałem na najgrubszych z kolei, na 6 i 7, to brzmi jeszcze ciężej, no nie? Właściwie utwór jest gotowy i według mnie, kurde, to jest zarąbiste. Nie wiem, jak to akurat słychać, bo nie mam podglądu słuchowego tego, jak ten riff brzmiał. Tutaj z tej mesy mojej to naprawdę brzmi bardzo fajnie, kuźwa, i chyba sobie po prostu z tego coś stworzę dalej, bo to jest takie niby motyw, który jest lightowy bardzo.
a później... Ale bardziej mi się podoba refren. Bardzo, bardzo łatwo się tworzy utwory. I może ktoś powiedzieć, kurwa, co on pierniczy, to wcale nie jest takie proste. Ale widzicie, lata praktyki. To jest to, co mówiłem w tym filmiku o pięciu rzeczach potrzebnych dla początkującego. To jest właśnie to, żeby dać sobie czas, słuchać idoli, prawda? Mieć umysł otwarty na różne utwory, na różne kapele. No i proszę was, no właśnie to tyle, to jest całe rozwiązanie. Ale myślę, że jak będziecie oglądali te moje filmy, będziemy razem wspólnie coś działać, to każdy z was jeszcze będzie może mógł się jeszcze rozwinąć, jeszcze coś bardziej fajnego tworzyć i wymyślać. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w niedalekiej przyszłości, ziomeczki, kochane papetki.